Dobry wieczór, Cezary Adamski. Zapraszam na program w Centrum Uwagi. Dziś porozmawiam z ostatnim z trzech posłów ziemi zgierskiej, panem Markiem Matuszewskim z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że się udało nam w końcu spotkać. Nie było to łatwe, pan bardzo zabiegany. Dotychczas, gdy rozmawialiśmy, był pan w dość komfortowej sytuacji, bo reprezentował pan opozycyjne ugrupowanie. Pan był chory ostatnio, Z mojego powodu. Po ostatnich wyborach diametralnie sytuacja się zmieniła. Teraz jest pan reprezentantem ugrupowania w dodatku samodzielnie sprawującego władzę, no i wiceprzewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki. Gratuluję. Kultury fizycznej, sportu i turystyki. Co to oznacza dla nas, Zgierzan? Szanowni Państwo, no, wybór w Zgierzu dla mojego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości no, od dawna nie był tak dobry, bo przypominam, że w Zgierzu w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, więc jeszcze niedawno, delikatnie przegraliśmy. Jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy trochę mniejsze tutaj poparcie niż Platforma Obywatelska. Ale w wyborach tych już teraz do parlamentu wygraliśmy i za to bardzo, bardzo wszystkim mieszkańcom Zgierza dziękuję. Dziękuję za wszystkie głosy, które oddane były na partię Prawo i Sprawiedliwość. I też dziękuję za wszystkie głosy, które były oddane na mnie osobiście. Poseł na piątkę miał być, tak? No, akurat miałem tym razem na liście miejsce numer 5, więc takie było hasło, poseł na piątkę. Wracamy do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Co to oznacza dla nas Zgierzan? Co się takiego wydarzy dzięki temu, że jest pan tak ważną personą w tej komisji? Szanowni Państwo, no, dla mnie jest to wielki zaszczyt i wyróżnienie, że mogę być wiceprzewodniczącym tej komisji. Bardzo lubię sport i będę wspierał wszystkie rozwiązania dobre, te, które będą propagować sport. Czyli? Ja bym chciał, aby jak najbardziej i najwięcej, że tak powiem, czasu poświęcić na wprowadzenie dobrych rozwiązań dla sportu dziecięcego i młodzieżowego. Dzisiaj samorządy mają obowiązek finansować sport ten juniorski właśnie, do 18 roku życia. To dokładnie. Co się może innego wydarzyć? I wiemy, będziemy brać różne dobre przykłady z innych krajów i tutaj na polską ziemię zaszczepiać. I oczywiście też na jakie? Cały czas będę dążył do konkretyzowania. Naszą tutaj ziemię zgierską do miasta Zgierza. Szanowni Państwo, no będą różne rozwiązania. Zacznijmy od tego, że ci wszyscy trenerzy, którzy trenują dzieciaków, no niestety na tą chwilę oni no, zarabiają śmieszne pieniądze. To trzeba zmienić. To trzeba radykalnie zmienić, aby ci ludzie mieli godniejsze wypłaty za to, co robią. Następna rzecz, oczywiście to też troszeczkę, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, tam będziemy też pukać, bo chcemy zmienić też nastawienie sponsorów. Ja będąc na przykład no, tutaj za granicą w Niemczech na meczu, takim ligowym, to była chyba druga liga, widziałem w hali sportowej, gdzie mnóstwo sponsorów firm, reklam w tej hali było zamieszczone. Pytam się, no bo to było gdzieś z 200 tych tabliczek tych firm. Jak to się dzieje? No dzieje to się w ten sposób, że te firmy mają możliwość odpisu. No tak, no ale odpisu podatkowego. My mamy czwartoligową drużynę, jedyną seniorską tak naprawdę w Zgierzu i wcale nie jest tak łatwo, jeśli chodzi o znalezienie sponsorów. Podobnie było z Włókniarzem. Powiem w ten sposób, czy musi być tak zawsze? Panie redaktorze, pewnie. Czas na dobre zmiany też, na dobre zmiany sportowe na terenie miasta Zgierza. Ja to, co powiedziałem o dzieciach i młodzieży, to będę tutaj w sposób bardzo twardy egzekwował od ministra, aby jak najwięcej środków szło na sport dziecięcy i młodzieżowy. Ale też mamy przecież możliwości tutaj w mieście Zgierzu. Na pewno myślę, że władze obecne miasta Zgierza będą chciały skorzystać z, powiem tak przewrotnie, z przebojowości posła Matuszewskiego, bo
Przypomnę, wtedy kiedy byłem posłem, 2005 rok, 2007 rok, to dzięki mojej inicjatywie 6 milionów złotych zostało przeznaczone na przebudowę tego skrzyżowania słynnego majowego 1-3 maja od osiedla Kura do Placu Krińskiego. I kończąc, wtedy dałem radę, więc myślę, że w tej chwili jeszcze większe są możliwości, bo wtedy mieliśmy, można powiedzieć, no, niecałe 2 lata. W tej chwili będzie, wydaje mi się, na 100% 4 lata. I przez ten okres czasu, jeżeli tylko władze miasta zwrócą się do mnie, czy władze powiatu, na pewno pomogę. Pomogę, bo wiemy doskonale, Orliki, że są będzie się środki. Budować dalej? Jak najbardziej. Orliki, wiemy doskonale, piękna baza sportowa, gdzie są boiska piłkarskie, gdzie jest też miejsce dla siatkówki, koszykówki. Wielofunkcyjne. Mhm. Wielofunkcyjne. Trzeba jak najbardziej no, ale budować, miał pan też pomysł na lodowiska. Budować lodowiska jak najbardziej. To jedno nie wystarczy. Bo wiemy doskonale, panie redaktorze, że przecież w Polsce no, dość długo jest okres taki jesienno-zimowy, gdzie chodzimy w kurtkach i w związku z tym trzeba też postawić na sporty zimowe. Tak, dotknął pan dobrego tematu. Są małe lodowiska, ale tak jak w Zgierzu, oczywiście będę wspierał inicjatywę moją. Pan prezydent miasta Zgierza, pan Staniszewski, też w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, będziemy myśleć o tym. Ja, jeżeli tylko władze miasta powiedzą, że tak robimy, to robimy duże lodowisko w Zgierzu na hali Mosiru, ale żeby była jasność, obok to, co już pan prezydent zapowiedział, staje hala ta, która będzie, gdzie będzie można uprawiać różne dyscypliny od piłki nożnej halowej po siatkówkę, czyli koszykówkę ta, która ręczną teraz jest, ta, i wreszcie będzie można, że tak powiem, powiedzieć, że ta nawierzchnia jest taka, jak powinna być, a nie taka jak w tej chwili, gdzie są kontuzje. A u nas są mistrzostwa w hokeju? I kończąc jeszcze, panie redaktorze, żebym zakończył. I obok też, z tego co wiem, ma powstać boisko piłkarskie z podgrzewaną, szanowni państwo, murawą. I kończąc, kilka dni temu, 2 dni temu zwrócili się do mnie koledzy zapaśnicy, czy bym wspomógł, też będę pomagał zapaśnikom i na przykład takie rozwiązanie, aby ta hala treningowa zapaśnicza, żeby została powiększona, oni tam nieduże pieniądze chcą zagospodarować, też jest zgoda, więc kończąc, na pewno lodowisko tak, ale nie kosztem jakichś innych dyscyplin, te inne dyscypliny tylko muszą być wszystkie, jasne, że tak powiem, pogodzone. Panie pośle, jest nowy rząd i są obietnice po zeszłotygodniowym expose. Pan uczestniczył oczywiście w tym posiedzeniu. 500 zł na każde dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, właściwie powrót do tego, co było. 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Bezpłatne leki po 75 roku życia. Stawka godzinowa wynagrodzenia równa 12 zł. Strasznie dużo tych obietnic. Skąd weźmiecie na to pieniądze? Panie redaktorze, te projekty już pierwsze wchodzą do laski marszałkowskiej i będą lada moment na posiedzeniach procedowane. To wszystko, co pan powiedział, nie będę się powtarzał, będzie dotrzymane, bo wiemy doskonale, że dlatego obywatele, też miasta Zgierza, nas poparli, że wierzą w to, że ten program wyborczy będzie zrealizowany. No tak, i tu no, nie ale ma odwrotu. Poprzedni rząd nie miał na to pieniędzy, a wy będziecie mieli to 9 miliardy złotych. Rząd, panie redaktorze, no pozwalał na to, żeby na przykład, no mówiąc tak, banki wywoziły pieniążki do swoich central. Do swoich central w innych krajach, gdzie te centrale wy są. Wy nie pozwolicie. Ja już kończę ten wątek. I jeżeli tutaj mieszkańcy Zgierza dają zarabiać poprzez to, że konta bankowe i tak dalej prowadzą w bankach, to te banki mają zyski i od tych zysków płaci się podatek. I ten podatek musi zostać tu w kraju. Stąd będą pieniądze. To samo markety, odbije się to na klientach. Supermarkety, kończąc, panie redaktorze, którzy kupujemy wszyscy w marketach, w supermarketach, kupujemy też w małych sklepach, ale większość z nas kupuje w tych marketach, też zarabiają tutaj markety, to podatek
od dochodu ma zostać tu. I to są miliardy potężne. Tak, tylko że przypominam panu, że ktoś będzie chciał to sobie zrekompensować. Panie, czyli redaktor, banki podniosą kwoty za utrzymanie konta, markety panie podniosą redaktor, ceny. Uspokoję pana. Nie tylko jest, mnie. Jest i wszystkich tych, którzy wątpią jeszcze. Jest duża konkurencja, jak wiemy doskonale, na tym rynku bankowym, na rynku supermarketów. I nie ma takiej obawy. Ja jeszcze panu powiem jedną sprawę, którą jako poseł, bo działam też oprócz Komisji Sportu, Komisji Gospodarki. Będziemy chcieli z grupą posłów wprowadzić taki projekt, aby w tych supermarketach przynajmniej 60% produktów to były produkty wyprodukowane w Polsce. Są takie kraje w Unii Europejskiej, gdzie jest taki przepis, że około 60% produktów musi być na przykład francuskich, w tych wszystkich Carrefourach i tak dalej, Leclercach. Więc my, dokładnie, bo ja będę działał też w takim zespole parlamentarnym przedsiębiorczości i będziemy błyskawicznie te rozwiązania przenosić tutaj na polską ziemię. Co z umowami śmieciowymi, panie pośle? W supermarketach też muszą być te nasze produkty w większości, a nie tak jak w tej chwili, że w marketach większość... często jest tak, że właśnie pracownicy pracują na umowach śmieciowych. Co z nimi? Ja powiem tak, szanowni państwo, będziemy szli w kierunku takim, żeby jak najbardziej były umowy o pracę w tych marketach. I to tu nie ma odwrotu, bo każdy, kto pracuje, nie tylko w markecie, ale w ogóle na rynku pracy, chciałby, aby była umowa o pracę, aby była składka odprowadzana na ZUS, to później będzie emerytura. I będą rozwiązania odpowiednie szły w tym kierunku. To będą umowy śmieciowe, czy ich nie będzie? My będziemy szli w kierunku takim, aby były umowy o pracę. I tutaj nie ma od ale tego wrotu. Ale likwidować jeszcze, nie będziecie umów jeszcze, śmieciowych. Wie pan, umowa śmieciowa, pan mówi o umowie zlecenia. Tak, głównie o takich. Wyjątkowych. W różnych takich, gdzie pozwala na to kodeks pracy, oczywiście będzie można stosować umowę zlecenia, ale większość, nie, panie redaktorze, wiemy doskonale, że te umowy zlecenie są, no, można powiedzieć, stosowane w taki sposób nieprawidłowy i tu będzie, nie będzie naszej zgody. Powiem jeszcze coś, co na pewno zadowoli tych, którzy pracują w marketach. Będą też szły rozwiązania, aby te wzorem państw tych zachodnich, tych starszej Unii, z Unii Europejskiej, chociażby w Niemczech i w innych krajach, aby w niedzielę markety były zamknięte. Tu pójdziemy też w tym kierunku, bo jest takie zapotrzebowanie, aby ale widział niedziela pan, była bardziej, w marketach, że tak powiem, w niedzielę. Żeby ludzie w niedzielę sobie poszli do kawiarni, czy inne rozrywki, kino. Niekoniecznie musimy w tym czasie robić zakupów w marketach, bo wiemy doskonale, że w marketach za kasami pracują, tak jak pan powiedział, w dużej mierze ludzie na umowie zlecenia. Często matki, które mają dzieci, mają mężów i chcieliby też ci ludzie, tak jak jest na zachodzie, panie pośle, iść i wypocząć w niedzielę. Według jednej z gazet, która opublikowała taką specjalną waszą listę miast zdegradowanych ekonomicznie, Zgierz też został zaliczony do miast w ruinie. Pana już o to pytaliśmy, ale co ciekawsze, nawet Stryków, który płaci Janosikowi, jest bogatą gminą, też został przez Prawo i Sprawiedliwość zaliczony do tych właśnie najgorszych. To pan prywatnie uważa, że to jest tak? Ale naprawdę? Pan widział ten dokument w ogóle? No ja go widziałem. Ja go widziałem w gazecie. Bo ja w gazecie, wie pan, co ja nie widziałem w gazecie? Ja powiem tak, ja nie dotarłem do takiego dokumentu. I ja nigdy bym nie powiedział, że Zgierz jest w ruinie, choć tak jak już mówiłem, no nie ma tutaj, nie jest kolorowo w Zgierzu, bo przecież wiemy doskonale, no miejsca pracy to tu są na wagę złota w Zgierzu. No przecież wiemy doskonale, że mieszkańcy Zgierza jeżdżą często za pracę poza miasto Zgierz, a często i bardzo duża grupa ludzi no, wyjechała do Londynu, do innych państw.
gdzie za chlebem no, pojechali, bo w Zgierzu tej pracy nie ma. Ale liczę na to, mamy nowe władze od roku czasu, mamy młodego, prężnego prezydenta, którego będę i wspieram, że te miejsca pracy, wspólnie też przy dobrej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, te miejsca pracy w Zgierzu się też pojawią. Jakiś konkret? No i proszę, pierwszy z brzega konkret. W naszym programie było zapisane, że szanowni państwo, jak są robione przetargi publiczne, Zgierz, miasto Zgierz często takie przetargi ogłasza, to 40% tych zleceń ustawowo będzie musiała, będą to, chyba z radością to powitają, robić firmy zgierskie. Nie będzie tak, że w tej chwili z różnych części naszego kraju robią różne inwestycje wynikające z przetargów, no firmy spoza Zgierza. A przecież ceny? Mamy to podobne szczególne kończy. Szczególnie ceny było najważniejsze. Podobne firmy, które wykonują takie zadania, są na terenie miasta Zgierza. Już panu mówię, nie chodzi o ceny. W tych rozwiązaniach, że tak powiem, przetargów publicznych, takim najgorszym rozwiązaniem to było to, że trzeba mieć doświadczenie. I wie pan, taka młoda firma, prężna, ale bez doświadczenia od razu przegrywała w tym przetargu, bo nie miała, nawet nie przystępowała, nie miała szans, bo trzeba było mieć doświadczenie, praktykę wykonania podobnych, że tak powiem, zleceń. My to zmieniamy, stawiamy na firmy. W tym momencie ja mówię o Zgierzu, na zgierskie firmy. 40% z tych przetargów wykonają zgierskie firmy, co za tym idzie, będą pracować w tych firmach mieszkańcy Zgierza. I tak to będzie wyglądało, takich rozwiązań będzie coraz więcej, aby miejsca pracy zostawały, tu mówię o Zgierzu, w Zgierzu, ale ogólnie w Polsce. W trakcie debaty wyborczej organizowanej przez naszą telewizję i tygodnik Panorama Zgierska deklarował pan, że chce z budżetu państwa wspierać Zgierz. Jak pan chce to zrobić? No proszę pana, no już mnie pan pytał na początku, tak, czy ewentualnie jeśli chodzi o sport. No wiemy doskonale, że są różne rozwiązania, które aplikują. Aplikuje przykładowo Kutno o to, żeby tam powstała hala. I już na Facebooku czytałem, panie pośle Matuszewski, czy pan wesprze tą inwestycję. Ja powiem tak, zawsze bliższa ciału koszula i ja jestem rodowitym Zgierzaninem i będę tutaj w pierwszej kolejności o Zgierz dbał, a oczywiście o Kutnie też nie można zapomnieć, bo przecież to są i okręg wyborczy i wielu tam znajomych moich mieszka, ale głównie myślę Zgierz. Będziemy czekać na takie inicjatywy ze strony czy to pana prezydenta, czy ze strony pana starosty i na pewno poseł Marek Matuszewski pomoże, aby odpowiednie, że tak powiem, pokoje w ministerstwach pomóc otworzyć, mówiąc tak przynośnie. Na koniec temat no, budzący kontrowersje i nie ukrywam, że ostatnio bardzo często rozmawiając z nauczycielami ten temat się pojawia. Chcecie zlikwidować gimnazja. No i wszyscy boją się, szczególnie ci, którzy pracują w zgierskich gimnazjach, o swój los, o swoją pracę. No co pan może powiedzieć zgierskim nauczycielom, którzy pracują dzisiaj w gimnazjach w związku z tym zamiarem? Panie redaktorze, były robione badania w skali naszego kraju, gdzie około 80% rodziców wypowiedziało się, że jest za tym, aby gimnazja zostały zlikwidowane. No 16 lat działają. No ale taka jest wola rodziców. My oczywiście bierzemy zawsze pod uwagę głos Polaków i wpisaliśmy to do swojego programu wyborczego i będziemy to realizować. Oczywiście też, no dlaczego ci rodzice tak są przeciwni gimnazjów? No uważam, że chyba to głównie wynika z tego, że jednak no, z kilku tych podstawówek dzieciaki trafiają do gimnazjum. My mamy tam, duże gimnazje. Wiemy doskonale, że ten wiek, szczególnie no, 12, 13 i tak dalej lat, no, wśród tych gimnazjalistów, szczególnie chłopcy, no, są dosyć tacy emocjonalnie pobudzeni i dochodzi do różnych sytuacji takich niekomfortowych, czasami nawet a w podstawówce nie zachodzą? I też mamy takie głosy, że no jednak
wypowiadali się nawet w jednej ze zgierskich gazet licealiści, że no w tych gimnazjach no tak różnie bywa, jeśli chodzi o tą też naukę. W związku z tym uznaliśmy, że podejmujemy decyzję likwidacji gimnazjów, ale jednocześnie zapewniam tutaj wszystkich nauczycieli, bo to są zapewnienia pani minister, pani Zalewskiej, że żaden nauczyciel nie straci pracy. Także proszę, przejdą państwo, do innych typów szkół? Oczywiście. Proszę, że tak powiem, tutaj trzymać za słowo, bo ja będę też trzymał panią minister. I jeżeli by były takie sytuacje, że będą jakiekolwiek odstępstwa od tego, to proszę mnie informować. Podstawówki nie wszystkie pomieszczą te, które są dzisiaj, tych wszystkich uczniów. Gdyby zlikwidować gimnazja, to co, w miejsce gimnazjów z powrotem podstawówki? Panie redaktorze, zobaczy pan, że wystarczy tych podstawówek, wystarczy i nie będzie potrzeba nowych szkół. Te niektóre szkoły w tej chwili podstawowe nie są zbyt liczne. Spokojnie, damy radę. Damy radę, podobno. Miejmy nadzieję. Będziemy trzymać za słowo. Moim i państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Marek Matuszewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny program w Centrum Uwagi. Dobranoc.